Witam wszystkich, z tej strony rafaleczu.pl. Dzisiaj po wcześniejszych aktualizacjach Decree miałem problem taki, że zatrzymywałem się. Zaraz wam pokażę właściwie. Pokażę wam Decree. Tak. Na instalatorze 1.2, a wcześniej było 5.6. Więc jak to naprawić? Jak inaczej wyjdziemy sobie z tego? Aż niech będzie. Po pierwsze, najważniejsza rzecz, jaka tu jest trzeba. Trzeba wejść do dokumentów. Dokumentów, to jest Windows 7, więc wchodzicie na dokumenty albo MSI, jak to u mnie jest nazwa laptopa MSI, u was jakaś inna. Wchodzicie tam i też wybieracie dokumenty i one. Tak? Nie. Miesza z tym, bo u mnie jest u niego określone. Dobra, tak w tym momencie. Dobra, wchodzicie w dokumenty i macie Decree. Cały ten folder usuwacie. Naciskacie usuń. Najważniejsze, usuwacie. Ja już naprawiłem sobie to właściwie. Tylko włączam sobie ten i naciskam wtedy ten. Usuwacie, uruchamiacie ponownie komputer i wszystko jest w porządku. Wychodzicie z tego. Tutaj napiszę, żeby ten. I to pierwszą część, co oni napisali, to jest nawet pomocne. Wchodzicie w Decree. Gdzie on? Decree, na przykład graj, naciskam tak. I dalej jest takie coś, to nie? Jak to ominąć? Jak to ominąć, naprawdę? Ono ładuje się, ładuje, ładuje i nic z tego, to nie? Naciskacie Alt Central Delete, Manager Urządzeń. Nie wiem, czy to nagrywa, czy nie. Nagrało. Naciskacie procesy, naciskacie Decree Install Helper. Zakończ proces, zakończ proces. I drugi raz, tu się pojawiają, bo to dwie są te, i już pokazuje, że uruchamia grę. Poczekamy, sprawdzimy, czy gra się uruchomi. Wczoraj mi chociaż się uruchomiła, tak. Zobaczymy, jak to będzie. Naprawdę, zobaczymy. Czy się uruchomi? Powinna się uruchomić. Wczoraj się uruchomiła normalnie. Proces jak. Wymyślili takie coś, naprawdę. O. Patrzcie. Patrzcie. Coś się dzieje. Szybciej, szybciej, szybciej. Ja też miałem problemy, kurczę, z tym. Z inną tam OBS-em, kurczę. Bo coś mi nie chce nagrywać w formacie NVIDII. O, i macie. Już gra się uruchomiła, bez problemu. Możecie sobie zobaczyć. Więc widzicie. Gra wszystko w porządku zainstalowana. Tak naprawić możecie, bo najlepiej. I później po tym już nie usuwacie drugi raz tamtego folderu Decree, tylko raz i później wyłączacie tylko tamto. Bo tak jest najlepiej. Dzięki za uwagę i na razie.